Cześć, jestem Kaki, witam w Gry Fabularne TV. Korzystam z możliwości nagrywania wideo na YouTube bezpośrednio z kamerki, tak więc bez możliwości edytowania, bez możliwości poprawiania, tak więc musicie być przygotowani na to, że w czasie najbliższych kilku minut będziecie skazani na moje pomyłki, dłubanie w nosie i poprawianie zawieszki, na powtarzanie niektórych sformułowań, mylenie się, a mam nadzieję, że później i poprawianie się. W tym wideo to będzie pierwsze wideo z serii, mam nadzieję, że serii, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Będzie to APEC, AP. APEC to jest skrót od Actual Play, bodajże tak to się wymawia, natomiast nie jestem pewny, o co chodzi, już Wam tłumaczę. Otóż w Actual Play ludzie opisują grę, w którą grają. Opisują setting, scenariusz, postacie, wydarzenia, BN-ów. I w tym wideo i w następnych wideo będę przybliżał Wam grę, którą ja prowadzę. Ja gram często, gram kilka razy w tygodniu, co najmniej raz w tygodniu, czasami 3 razy w tygodniu. Gram w Zombiekalipsę, gram w Gasnące Słońca. Często zdarza mi się prowadzić i grać w Warhammera. Natomiast te apeki będą poświęcone robotice. Robotika, świat, możecie się z nim zapoznać na moim blogu, jest mnóstwo informacji. Króciutko, jest to świat, który jest trawiony przez apokalipsę. Nie jest po apokalipsie, nie jest to postapokaliptyk, tylko jest to apokaliptyk, czyli gramy w świecie, w którym świat załamał się pod każdym względem gospodarczym, politycznym, społecznym, kulturowym, środowiskowym. Tak więc cały świat jest w rozsypce i jest bardzo trudna sytuacja w tym świecie. No i trudno jest również postaciom. Mówię postaciom, istotom, a nie ludziom, ponieważ w tym systemie nie gra się ludźmi, bo ludzie wyginęli. Nie dali rady przeżyć. Kryzys po prostu ich wykończył. Apokalipsa ich po prostu zabiła. Ci, co przetrwali, to są roboty, androidy. Właśnie, tu się gra robotem. Można grać sztuczną inteligencją. To jest właśnie bardzo fajne. Bardzo mi się to spodobało. No i można też grać istotami podobnymi ludziom, czyli z klonem albo mutantem, czyli z mutowanym człowiekiem. I właśnie od tego chciałbym zacząć mojego APK. Standardowo APK się zaczyna od tego, że przedstawia się postacie. A tutaj mam co przedstawiać, ponieważ moi gracze naprawdę popisali się wspaniałymi postaciami. Ja nagrałem ich, jak oni opowiadają o swoich postaciach, natomiast stwierdziłem, że nagranie w ten sposób bezpośrednio do internetu będzie szybsze, wygodniejsze, no i będzie pod moją kontrolą. Tak więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. APEKi nagrywa się po to, abyście Wy, mistrzowie gry, gracze, mogli się zainspirować, mogli podpatrzeć, jak inni grają, jak inni tworzą postacie. Ja nagrywam wideo, ponieważ no, jest to gry fabularnej TV, tak więc wideo musi być. Jest wygodniejsze, w każdej chwili możecie sobie przewinąć i posłuchać jeszcze raz. Tak więc postacie. Zastanawiam się, od kogo by tutaj zacząć i chyba zacznę od najbardziej charakterystycznej postaci. Takiej, która od samego początku jako postać wybiła się na sam przód całej drużyny, która stała się naturalnym liderem. Gra stworzył ją również naturalny lider naszej grupy, zwykle nasz mistrz gry, niejaki maestro. I maestro stworzył sobie postać androida. Androidy w tym świecie były tworzone po to, aby zastąpić ludzi w mozolnych, ciężkich, męczących czynnościach. Dlatego też androidy były produkowane jako chirurdzy, którzy operują 24 godziny na dobę. Nie męczą się, nie narzekają, nie zakładają związków, nie chcą podwyżek. Ma takiego androida można było raz kupić, to była jednorazowa inwestycja i nie trzeba było mu specjalnie płacić. I właśnie androidem gra maestro. Natomiast wraz z maestro, bo tutaj wspólnie wpadliśmy na ten pomysł, wraz z maestro stworzyliśmy fantastyczną postać hardcora. Hardcore został kupiony przez Hollywood.
To jest hardcore z Hollywoodu. Czujecie klimat? Wszystko się zgadza. Hardcore z Hollywoodu. Został kupiony jako aktor. Aktor, który ma grać w filmach. Właściwie nie w filmach, tylko w takim reality show. Reality show akcji. Na co dzień hardcore, kiedy jeszcze nie było tego kryzysu wielkiego, na co dzień hardcore wyskakiwał z helikoptera, uciekał przed eksplozją, brał udział w pościgach, obywał się z bronią, strzelał z tej broni, uciekał, skakał, zeskakiwał z wywracających się ciężarówek, biegł za tirem pełnym butanu i strzelał do niego. Tak więc hardcore był aktorem hardkorowym kina akcji. Kryzys zniszczył kinematografię, zniszczył Hollywood. Korporacje, które tworzyły filmy, opuściły ziemię, zostawiły za sobą hardcora, który znalazł się w nowej sytuacji. Nie mógł nagrywać filmów. Musicie zrozumieć, że on jest programem, on jest sztuczną inteligencją. Nie jest ograniczony umysłowo, nie jest głupi, on wie, co się dzieje wokół niego, wie, że świat się zmienił, wie, że również musi się dostosować do tego nowego świata. Dlatego też on nadal jest aktorem, nadal stara się, bo robi to, do czego został stworzony, to, co umie robić najlepiej. Czyli jest aktorem kina akcji. Czyli on zarabia na tym i odnalazł się w tym świecie w ten sposób, że ładuje się w różne niebezpieczne, ryzykowne rzeczy, licząc na to, że ktoś to sfilmuje i wrzuci do sieci. Ponieważ musicie wiedzieć, że w robotyce działa coś takiego jak instytucja blogera, który zastępuje media. Są również węzła, hangary, węzła informatyczne, w których ludzie oglądają coś w rodzaju YouTube. Tak jak teraz. Blogerzy, tacy jak ja, nagrywają różne fajne sceny, różne fajne rzeczy, które zaobserwowali w świecie i o tym informują, o tym kręcą filmiki i na tym zarabiają. Na tym też zarabia hardcore. Hardcore umawia się z tymi blogerami, umawia się na świetne akcje, dzięki czemu on zarabia, on zdobywa sławę, blogerzy zarabiają. I dzięki temu hardcore w jakiś sposób zaadoptował się do tej nowej sytuacji, do tego nowego świata. Bardzo fajna postać, którą bardzo łatwo ja, mistrz gry, mogę wykorzystać. Ma swoją historię, stworzył BN-ów, stworzył mnóstwo zahaczek, dzięki którym ja mogę coś wykorzystać. I teraz, jeśli słucha mnie jeden z graczy, to niech sobie nie psuje zabawy i przestanie mnie słuchać, wyłączy ten filmik po prostu, ponieważ za chwilę zdradzę Wam, w jaki sposób, dlaczego uważam, że tak stworzona postać jest lepsza od postaci stworzonej w jakiejś innej postaci, jakiejś zwykłej postaci. Otóż postać hardcora ja mogę wykorzystać na wielu różnych sposobów. Przede wszystkim nie mam problemu z motywacją. Wystarczy, że w scenariuszu, który przygotowuję, albo sytuacji, którą przygotowuję, albo tworząc jakąś sytuację w trakcie sesji, wystarczy, że postawię tam blogera, wystarczy, że ustawię tam kamerę, która wszystko filmuje. Wystarczy, że opowiem o tym, że kurde, ktokolwiek by to zrobił, na pewno zdobyłby sławę i tam już pojawia się hardcore. Tak więc bardzo nie muszę się męczyć, jeśli chodzi o motywację postaci. Bardzo wiele rzeczy można wykorzystać, umotywować u tej postaci właśnie tym, że ona jest aktorem, że ona właśnie w ten sposób jest. To jest drive tej postaci, że ona chce zostać sławna, ona chce być aktorem, ona chce nadal realizować to, w czym jest dobra. A hardcore jest dobrym aktorem. Na pewno jest dobrym aktorem. Kolejny motyw, który mogę wykorzystać, to fakt, że hardcore nie jest jeden. Jest wielu hardcorów. Oczywiście jest jeden aktywny, natomiast reszta jest nieaktywna. W jakim momencie scenariusza, i tak właśnie miało miejsce, ktoś aktywował innego cyborga, który był zastępcą dla hardcora. Musicie wiedzieć, że hardcore był równocześnie kaskaderem, tak więc jeśli on wyskakiwał bez spadochronu z samolotu i ktoś go filmował, no to prawdopodobnie ta scena kończyła się tym, że hardcore ginął. Oczywiście ginął jeden hardcore, natomiast jego osobowość zdigitalizowana była, przegrywana do nowego człona. Równocześnie było kilku aktywnych hardkorów kiedyś, ponieważ jeden był na rozdaniu nagród, kolejny kręcił dawny odcinek, a trzeci był wynajmowany przez bardzo bogatą
Paris Hilton, która chciała sobie umilić wieczór właśnie z hardcorem i zapłaciła Hollywood ogromne sumy. Tak więc tych hardcore było kilka, teraz pojawił się nowy hardcore, który jest konkurencją dla tego hardcora. Kolejny motyw, który również przygotowuję, to hardcore, który wróci na planetę Ziemia. Otóż musicie wiedzieć, że korporacje opuściły Ziemię. W tym świecie, w świecie robotyki, korporacje opuściły Ziemię i uciekły. Jak zobaczyły, że po prostu Ziemia jest skazana na zniszczenie, na porażkę, stwierdziły, że uciekają. Wzięły za sobą hardcora. Oczywiście Hollywood, te szychy największe, ci co byli najbogatsi, uciekli razem z innymi, załadowali się na ogromne megastatki i polecieli do kolonii, które były już założone na Marsie, na innych planetach, na księżycach innych planet, na Europie na przykład. Tak więc były tam kolonie i tam się przenieśli, między innymi również przenieśli się razem z Hardcorem. Hardcore posłyszał o tym, że na Ziemi jest jakiś inny hardcore. Tak więc ten hardcore prawdziwy wraca na Ziemię i walczy z kopią. I mamy tutaj kolejną brazylijską sytuację, w której jeszcze przed chwilą hardcore walczył z jakąś kopią aktywowaną przez kogoś innego, a za chwilę będzie musiał walczyć z jakimś oryginałem. To rodzi u gracza pytania, kim on jest tak naprawdę, kim jest jego postać, co się stanie, jeśli zginie. I to jest trzeci i ostatni motyw, jaki przygotowałem dla Was dzisiaj. Co się stanie, jeśli Hardcore zginie? Otóż obecnie gramy w ten sposób, że jak postać zginie, to zginie. Świat tutaj jest dość brutalny, tak więc jeśli na kościach wyjdzie, że ginie, to ginie. Jeśli fabularnie wyjdzie, że ginie, to ginie. Tak naprawdę raczej nie będę robił ustępstw, nawet jeśli gracze między sobą będą walczyć. Powiedziałem im, że mogą między sobą strzelać. Taki tu jest świat, że ludzie do siebie strzelają, nawet jeśli bardzo się lubią i ich postać zginie. Niech później będą tworzyć sobie postać jakąś inną, nową. I co się stanie, jeśli hardcore zginie? Aktywowany zostanie następny. Może zacząć grać następnym aktywowanym hardcorem. I stworzyć kolejny filmik. Hardcore wraca z zagrobu.